trzeba będzie no po prostu nic innego zrobić, jak pomóc osobom poszkodowanym. Jest was dużo, 25 osób, poszkodowanych osób jest, nie powiem ile. Dużo, 4,5. Nie powiem ile, bo sam wiem. Trzeba po prostu, prowadzimy was za kilka konsultacji, powiem co i jak. Praktycznie nie wiem, czy poszkodowani będą przytomni, czy nie, to sobie sami ocenicie. I trzecia rzecz, rozpoznać urazy, czyli nic innego jak badanie fizykalne. Wiemy, o co chodzi? Pamiętacie jeszcze? Tak. To się okaże. Nie ma znaczenia żadnego. Wy musicie po prostu tylko wyciągnąć, że jest miejsce zagrożone, w związku z czym musicie wyciągnąć osoby poszkodowane na zewnątrz. W tym przypadku możecie to zrobić, bo macie taką dyspozycję ode mnie. Musicie to zrobić. Musicie wyciągnąć osoby poszkodowane, zrobić badanie fizykalne i obczaić, co im po prostu jest. Nie udzielać im pomocy, proszę? Trudno. Możecie się podzielić, jak jest. Pamiętaj, co to wie nasze działania, ok? Dobra? Jak mówię, nie wiem, czy to jest.